Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson i to jest kolejny odcinek z Workers and Resources Sovereign Republic i popularnych Workersów. Ostatnie odcinki bardzo przypadły wam do gustu, więc dzisiaj jedziemy z kolejnym. I w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się wyżywieniem naszych misiaków obywateli. Tutaj mamy taką miejscowość Baraharad. Taka fajna mieścinka. Tutaj główna droga przebiega oczywiście. Mają kościół, są prości wieśniacy, prądu nie ma, szkoły nie ma, nikt nie jest wykształcony. Samochodów też nie ma, a właśnie a propos samochodów. Odkryłem, że istnieje coś tutaj takiego jak warsztat Steam. I tam na tym warsztacie można sobie pobrać skórki do samochodów. O, i teraz trabanty mogą być w różnych kolorkach, wartburgi też. Tutaj... Tu lepiej widać, bo garbusy domyślnie są białe, niebieskie. Tu mam jeszcze czerwone, pobrałem sobie kolorek i taki żółty. No, żółta Skoda, bo chyba domyślnie jest czerwona, czy jakaś tam pomarańczowa. No, nasze osiedle, tak wygląda nasze podwórko. Ludzie coś tu nie chcą tu mieszkać. Muszę zrobić przedszkole. Tylko nie wiem gdzie za bardzo. Chyba tutaj zrobię drogę jakoś tak. No, na razie zrobię ją szutrową, bo nie mam pieniędzy za bardzo. Ja to muszę zainwestować w te... przemysł spożywczy, no to... No coś za coś. Droga zrobiona. Walniemy tutaj przedszkole jeszcze. Tak, tu. Trochę ten drut mi przeszkadza teraz. Zrobię może tu. No. O. Ile? 6000 rubli. Sporo. A niech będzie. Pyk przeszkole. Koleje. A jak już coś, niech będzie tego cały zestaw. Pyk. I tu jeszcze blok postawimy. Tych starszych. Ten na przykład. Tylko nie wiem jak do niego zrobić dojazd. O. 12 tysięcy rubli. Dobra, stać mnie. Jeden tak. Tu może ten niższy dany. Albo tu parking zrobić? My nie wiem. Dobra, na razie zostawię to. Miałem robić co innego dzisiaj. Jeszcze ścieżki tutaj zrobię. By mieli bliżej. Nasze robaki, obywatele. O. Prąd jest. Brak nauczycieli. O, tu w ogóle ich nie mieszka. Nice. Tutaj też ich nie mieszka. To jeszcze tutaj sklep zrobimy. Usługi dla mieszkańców. Zrobię po prostu tutaj sklep spożywczy. Pstryk. Małego sklepu na razie nie. Spożywczy niech mają. Zawsze coś. I tu jeszcze może zaprosimy trochę imigrantów tych bloków, czy tych segmentów, bo tu nikt nie mieszka. Wszyscy mieszkają tu. My to też nie wiem. Dobra. Żarcie. Czas budować pierwsze, co to kołchoz. Kołchoz jest drogi.
Czyli nasz PGR. Ma ty sobie może spauzować, może niekoniecznie, ale spauzuję sobie budowanie. Jak ja to chcę zrobić? Na pewno chcę mieć to równo z rogą. Może tak ciut dalej od wsi. Dobra, teraz tutaj postawimy, właśnie, nie wiem, czy lepiej postawić to, czy lepiej postawić silos taki zwykły, bo tutaj wchodzi niby mniej tego całego towaru, razem zboża, czy postawić jedno i, nie wiem, czy da się jedno i drugie postawić na przykład. Ale będzie taki teścik, zrobię to. Zrobię to i ciekawe, czy przejdzie je jedno z, towar z jednego do drugiego. O. Na razie tyle. Tutaj będzie jeszcze zakład produkcyjny. Tak go zrobimy. Trochę daleko od wsi, ale to będę miał miejsce na jakiś sklep albo co. Bo nie tak. Bym zrobił tu. To słabo, bo tutaj drogi nie podepnę teraz. No bo najpierw droga. Oczywiście już szutrową zrobimy. No, w ten sposób. No, wiedziałem, że potem będę miał problem, żeby to tu podpiąć. Zrobimy tak. O. Powinno się udać. Tutaj na razie taką, o. Nie uda się. Jak sobie... Jak sobie tą drogę cofniemy. Zrobimy ją w ten sposób. O, i już się da. Teraz tu zawsze to mogę połączyć. No i gra. Teraz połączenia międzyzakładowe. No i cacy. Ile za to zapłacę? 4000 rubli. Niech będzie. Dobra, to płacimy rublami. To płacimy też rublami. Droga dojazdowa. Dobra, już wszystkie drogi wybudujemy. Ale szybko uciekają te pieniążki. Dobra, trzeba puścić kolejny eksport. Leszcie, gdzie jest? Tutaj. Mamy nasze dwa pociągi. O, jeny. O, skończyły... Hajsy skończyły uciekać się. Dobra. Budowawszy. No to teraz trzeba zakupić... pojazdy, czyli tak. Nie mam tu 12 miejsc, czyli sobie kupimy tak. Kombajny. Ten 81. Dobra, tego kupimy. To wygląda jak Super Bizon. 4 kombajny. Ciężarówki do przewozu. Oczywiście to na pewno nie będą żuki. Kurde, nie mam jelcza. Największa chyba to płody rolne 10 ton, to jest 5, do ilcza wchodzi 6. Dlatego MZ 8. Dobra, tych kupię, potem to i tak wymienię na kamazy. I jeszcze traktory, też 4 sztuki. Mamy tu jakiś rumuński traktor, białoruski.
Kupię dwa takie, dwa takie. W ogóle za dolary też mogę kupić. A, na dolary mam tylko kombajny. Jeżdżą szybciej? Niekoniecznie, bo ten mi jedzie jak szybko. Nie widzę, musiałbym ten zobaczyć. O, 4 km szybciej, świetnie. Teraz trzeba zrobić pola uprawne, już się robi nocka. Najpierw droga oczywiście taka. Barki. O, jest dolary wydaje, upsi. Droga w ten sposób tak pi... No stromo. Krzywo jak fix. Kurde, chcę odruchowo naciskać, chcę B, żeby to wyburzyć. Za dużo citiesów. Pokaż siatkę, o jest. No w ogóle ta droga jest krzywo. Chyba to jest jeszcze gorzej. O, dobra. I teraz pola uprawne. Nic nie widać. Oj. A no tak, kupiłem towaru. Ej, nagle nie ma pieniążków. Dobra. Pola, one też kosztują? Na szczęście nie kosztują za dużo. Duże pola się nie opłaca. O! Ono jest naprawdę masne. Ja zawsze robiłem średnie. Mi starczało. Trzy takie pola tu mi chyba wystarczą. To jeszcze zrobię jedno. A, i trzeba jeszcze prąd dociągnąć. Dobre. Prąd, czyli tak, potrzebuję rozdzielnie. Tu chyba dociągnę wysokie... chyba wysokie. Gdzie tutaj mi za dolary, bo nie stać mi na nic. O. Trzeba dociągnąć tej druta. Ja tu mam wreszcie zrobioną rozdziałkę na te wysokie napięcie gdzieś? Nie mam. Bo to bym mógł w takim razie... transformator trzasnąć. Jak go trzasnąć? Chyba tak go trzasnę. Pyk. Oczywiście droga. A, i czy to będzie jeszcze remizę zrobić strażacką? Dobra, na chwilę tu odetniemy leszcie od prądu. Rozdzielnia. I lecimy z drutem. Ciężkie miliony to kosztuje. No, tutaj zrobimy gdzieś koniec druta. Oj, nie połączyłem tego, o shit. Dobra, teraz niskie napięcie. Teraz stąd se wyjdę. Tu.
O, jest, wyjechały traktory. Mamy prąd tutaj. Oczywiście trochę minie, zanim to się weźmie i zasieje. Jak zasieją te cztery pola, dostawię kolejne cztery. Znaczy, znowu jesteśmy bez forsy. No, tutaj w Bospynę też zrobimy prąd, żeby mieli. Jak to mówią, lepiej mieć niż nie mieć. Kotu. A, źle to obróciłem. Jeszcze się tutaj droga zrobić. On tu się zrobi. Wszystkie domki będą w zasięgu? Wszystkie domki. Tak. Jeśli nie da rady. Zbyt ostry zakręt. I ci też już mają prąd. O, nie. Napięcie znowu szaleje. Tutaj napięcie niby jest. Tu. O, tutaj trochę szaleje. Chyba jakiś coś. Ile tu mamy? 32 tony, 100. O! Dobra, ty, jedź. Tylko prądu nie brakło, mi lokomotywa stanie. Szkoda, że nie ma parowozów. A i też trzeba będzie pomyśleć nad eksportem tego węgla. Nie wiem, dlaczego już przestali to składować. I nad drugą elektrownią. Bo na razie to jest cienko z prądem. 6 MW na sprzedaży gdzie? 7? O, 8 MW. O, już tutaj napięcie zaczyna skakać. Dobra, to ja może zmniejszę do 7. Właśnie to jest najgorsze, że nie wyskakuje jakieś powiadomionko, że na przykład przerwa w eksporcie prądu albo coś takiego. Ja musiałem tutaj dokupić węgla, bo nikt tu nie chciał pracować. Dalej nikt nie chce pracować. Nie wiem czemu. Zrobiłem też autobus w Alkizowie. Parkingów też jest cała masa. O, jedzie sobie taki ziłek. Miał być w Leszcie, ale zrobiłem tutaj, bo to jest trochę bardziej rozwlekłe to wszystko. Bo zrobiłem drugie przedszkole. No, nikt tu nie mieszka. Ty uciekają stąd. Nie wiem czemu. Znaczy, to będzie walnąć jeszcze jakieś kino albo coś. Dobra. I no kino. Ciekawe, co się dzieje z samochodami. Tak sobie po prostu wezmą i odejdą ludzie. Ja tu mam szkołę. A, tu mam jedną szkołę, tu szkoły nie mam. Ale jest bar. Dobra, kino. Na dolce zbudowałem. Upsi. No cóż. Twarda waluta, jak to mówią. Tutaj tych kabli. A, jeszcze tą remizę miałem zrobić. Gdzie to miałem? W Baraharaladzie. O, tu już skończyli zasiewy. Świetnie. Sobie zrobię tak. Tutaj sobie zrobię taki myk. O. I przy tej drodze, żeby mieć pola uprawne. Też średnie. O, tutaj może. A tu małe będą.
Na średnie też się mieszczą. O, jedno średnie. Płaski te. Need flat terrain. No, przedłużymy, połączymy, też zrobimy przejazd. Więcej pól uprawnych. A tu zrobię to masne pole, ciekawe jak to się sprawdzi. Dup. A tutaj też średnie pola będą. No to już nie wstawię średniego, masnego. To będą małe poletka. Pyk, pyk. I pyk. Wiem, że krzywo jak fix. Ale tam to ma działać, a nie być ładne. Jak wgięło tą drogę. Nie ciekawi to pole. Wiem tyle, że na polu też mogą pracować ludzie. No ale... ja nie chcę, żeby to robili, bo tego mam maszyny. No, tutaj już sobie rośnie. $24,000. O, magazyn sobie jeszcze zbudujemy. A to co zarobiłem właśnie na tamtym eksporcie właśnie poszło na ten cały magazyn. Aj, bo teraz potem jeszcze będę musiał to zbudować. Ile? 72 tysiące rubli albo 100 tysięcy dolców. Dobra, tego na razie nie buduję i tak, bo... No, już się pojawiły pierwsze problemy, że bezrobotni. Ech. Ustawię wam sklep. Spożywczy. Tak, tu w środku spożywczak. Albo nie. Tak gdzieś tu. Tutaj gdzieś zmieść. Wiem, że się okazało przez chwilę zielone. Halo? Ja nie chcę w dolarach. W rublach. 4000 rubli. No i bar też wam postawimy. Jestem bar. No i tu jeszcze boisko. Komunizm zawitał do Bara Hararadu. Ja pierdzielę. Taką ścieżynkę. Tu już ścieżkę zrobimy, chociaż jeszcze nie ma do czego. No i teraz trochę drzewek może zasadzimy, żeby mieli. Pomnika nie stawiam, bo po co? Dawajcie, tryb turbo. By teraz trochę łyso zrobiło. Samochodu tutaj nie będzie raczej. O, jak się teraz pięknie wszystko świeci. Te domki. Jak lubię, podoba mi się to, jak ta gra w nocy wygląda. Te się świecą te lampy. O, to jakieś samochody jeżdżą. Kurde, stację benzynową. O matko, zapomniałem o stacji paliw. Muszę jadą się zatankować to miasto. O matko.
Zapomniałem o stacji paliw. Ja pierdzielę, gdzie to było? Moto zbyt nie. W drogach to chyba będzie. Tak, stacja benzynowa. Jadą tutaj się tankować. A ten i tak już obsługuje dwie stacje, a ci już są zatankowani tymi traktorami. Gdzie jest ta dostawa paliwa? No tej stacji paliw. Znaczy, o, jedzie, dobra. A, teraz tak, dodamy tu przystaneczek. Da się to przestawić? Nie da się. I tak, tu będzie nie załadunek, tylko wyładunek. Wyładuj 50%. I dopiero tutaj wyładunek. O. Załaduję. Nie będzie. Tu nie, nie, nie ma czekania, dobra. Teraz je doleżcie, żeby. O. No. Teraz będzie i tutaj tankował. Czy dowoził paliwo? Ale w ogóle. Anulujemy. Musiałem tylko raz kupić te paliwo. O. Hajs się skończył przez chwilę. Ale dalej, ale pieniądze jadą. Tam prąd. Jezus, ale tu skacze napięcie. Trzeba zainwestować w kolejną stację, znaczy, tam elektrownię. Dobra, 27 minut odcinka, to byłoby na tyle. Napiszcie, czy im tutaj kupić samochód, kupić im tutaj jakiś motocykl zbudować, ale raczej wątpię, to mała wioska będzie, tu wszędzie blisko jest. Mają sklep, mają bar. Na razie, tu z tej strony chcę się sobie miejsce, żeby mieć ewentualny przemysł mięsny, dlatego też chciałem to tu zrobić. Oj, a, żem to skiepścił teraz. Ponieważ tu mam tory kolejowe, ja chciałem do tych torów podpiąć, a teraz zrobiłem sobie tu stację paliw. Dobra, trudno, nie mam Ołowita. Będę musiał z tym torem jakoś tędy wykręcić. Nie wiem jak. Ale będzie szedł ten eksport na pewno. O, ile? Dużo macie tu towarów? O! Jedź, zarabiaj pieniądze. Ten na razie jeszcze nie. Tu już mieszka? Nikt. Tu jest 100 osób, tu mieszka. Ale że hajs tak leci? Chyba poszła w górę cena prądu. Sprzedaj. No, albo i nie. Jak tam jesteśmy? Eksport. Energię jak na razie tylko eksportujemy. Najwięcej to właśnie energii poszło. Paliwa. O, to tylko jeden. Jeden pociąg dojechał. A, bo to nowy rok jest! W zeszłym roku. No, serio, raz na miesiąc eksport idzie, z tego co można powiedzieć. Import. No, na razie hajs jesteśmy do tyłu i to mocno. W poprzednim miesiącu wydałem sporo na przemysł spożywczy. Jeszcze sporo wydam. Muszę kupić ciężarówki, które będą woziły chlebki. Muszę to wybudować, bo na razie jest tylko budowa zrobiona. No to w przyszłym odcinku będą zbiory. A na razie to byłoby na tyle. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa.